z kontrkandydatów jest pani zdaniem, jak dla pani najbardziej, że powiem? Wszystkich moich kontrkandydatów szanuję, wszyscy są bardzo ważni. Nie ma wyjątkowego kandydata, wszyscy są bardzo ważni. Chcę prowadzić moją kampanię pozytywną. Chcemy tutaj pokazywać, jakie działania nam się nie podobają, co należy zmienić, co chcemy wprowadzić. Oczywiście, tak jak powiedziałam wcześniej, nie będziemy krytykować za coś, co funkcjonuje dobrze, bo to byłoby bez sensu. I dlatego wszyscy kandydaci są ważni, natomiast przypomnę Państwu, wiecie, Państwo jesteście z Olsztyna i nieraz się widzieliśmy na różnych konferencjach prasowych, że ci kandydaci już kiedyś byli albo prezydentami, albo wiceprezydentami. No, czas najwyższy, żeby przyszedł ktoś nowy z świeżym spojrzeniem na Olsztyn jako nie były prezydent czy nie były wiceprezydent. Dlatego ja kandyduję. Dziękuję. Czy będzie pani startowała do Rady Miasta? Nie, nie będę startowała do Rady Miasta, bo tu też Państwu powiem, to jest takie oszustwo. Bo jeżeli decyduje się na kandydowanie na prezydenta, to nie kandyduje na radnego, bo zdecydujmy się. Albo kandyduje na radnego, albo na prezydenta. My mamy świetnych radnych, świetnych liderów list, którzy kandydują, a oni chcą zostać radnymi. Ja chcę zostać prezydentem. Czy macie Państwo już 50 kandydatów i kandydatów na radnych? Tak, mamy pełną listę. Dogrywamy jeszcze tutaj pan poseł. Pełnomocnik. Tak, pan pełnomocnik, pan poseł, dogrywamy, ale mamy pełną listę, a nawet ponad mamy do kandydowania. Proszę Państwa, naprawdę nie jest problemem w tej chwili skompletowanie listy. My staramy się jak gdyby dać możliwości bardzo szerokiemu gronu nie tylko członków Prawa i Sprawiedliwości. Są z nami ludzie różnych zawodów, z różnych środowisk i zapewniam Państwa, że każdy wyborca, który będzie chciał zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, znajdzie dla siebie odpowiedniego kandydata. Zapraszamy na wybory. Chciałbym też powiedzieć, Szanowni Państwo, bo to jest bardzo ważne, że na naszych listach są przedstawiciele naprawdę różnych środowisk i też i środowiska Jarosława Gowina, mają przedstawicieli Solidarności, mają przedstawicieli środowisk artystycznych, naukowych. To jest lista, która naprawdę reprezentuje Olsztyn, reprezentuje mieszkańców i myślę, że z dużą satysfakcją będziemy mogli niedługo Państwu tą listę zaprezentować. Jestem głęboko przekonany, że wynik, który osiągniemy jako Prawo i Sprawiedliwość, ze zwycięstwem naszej kandydatki w wyborach prezydenckich, ale też i z większością Rady Miasta, więc będziemy mogli rzeczywiście sprawować władzę w Olsztynie i pokażemy, że można rządzić Olsztynem lepiej, można w to miasto wpuszczać energię, można nowe, dobre myśli i dlatego wzięliśmy ze sobą ten werbelek, który jeszcze na końcu Państwu kilka taktów zagram, bo to jest nasza, to jest energia, do tego dźwięku ciągniemy, do tych dźwięków zwracamy uwagę, te dźwięki nas pobudzają. Jest to dla nas niezwykle ważne i chcemy, żeby ten symbol tej marszowej muzyki nam po prostu towarzyszył. Chcemy iść do władzy i wcale tego nie ukrywamy.